Siema, siema, ziomki, ziomeczki. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj was chciałem pokazać taki mały... no, było, nie było, to jest glitch jak na razie. W Battlefield Hardline. Będziemy rozmawiać o follow-up shot. Follow-up shot to jest strzał, który idzie za strzałem, który strzeliliśmy, czyli jeden za drugim, nie? O tym drugim strzale mówimy. Normalnie jak strzelamy strzelbą z przesuwem, widzicie, snajperówkę mam, to powiedzmy tutaj w środek tego chcę trafić, to strzelamy raz, czekamy, przeładuje się, wrócić i strzelamy drugi. Ale moi drodzy, niestety w Battlefieldzie jest taki glitch na te strzelby z przesuwem, że nie musimy czekać. Nawet na stojąco będę strzelał, zobaczcie. I w czasie przełożenia strzelam wszystkie kule i zobaczcie, jak bliziutko idzie jedno przy drugim. Jeżeli nie ruszę gałką, wszystkie strzały będą szły od razu tam, gdzie celowałem za pierwszym razem. Jedynie to działa na strzelby z przesuwem ręcznym. Czyli no, do dnia dzisiejszego, jeżeli strzelacie takimi strzelbami, to polecam wam strzelać jak najszybciej możecie. Nie czekać, aż się wróci wam celownik na przeciwnika. Ok, moi drodzy, mam nadzieję, że wam to coś pomogło. Też mam nadzieję, że szybko to naprawią, ponieważ to jest dosyć duży glitch. No ale okej, dzięki za oglądanie, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, nie zapomnij dać suba, na razie.